Cześć. Założyłem sobie ten rejestrator. Mam tu plątaninę kabli, bo potrzebuję jeszcze zastępstwa. To, co Wam mówiłem w ostatnim filmie, postanowiłem sprawdzić, czy da się podłączyć tylny jako kamerę cofania. Da się. Tylny obiektyw pokazuje nam obraz na nawigacji. Wystarczyło się podpiąć do jednostki w schowku. Z pomocą przychodzi takie cudo. Taka niebieska kostka, którą się wpina w quadlocka. Ja sobie zamówiłem dwie takie. Zazwyczaj jak coś się stanie w Chinach, to biorę tego więcej na wszelki wypadek, jakby się miało zepsuć lub jakbym ja to miał zniszczyć. Wypiałem sobie tak naprawdę te dwa przewody z kostki, która mi przyszła, bo już miałem kostkę w moim systemie i dopiąłem sobie tylko te dwa piny. Zakodowałem. Kodowanie jest bardzo proste. Moduł 5F, long coding, byte 19, bit 4. Uruchomić go. Czyli kodowanie dla kamery low i widzicie, że mamy tutaj wszystko. Możemy sobie schować ten podgląd, możemy go wysunąć, mamy dostosowanie jasności, mamy dostosowanie kontrastu i mamy dostosowanie saturacji barw, nasycenia kolorów. Możemy sobie podnieść w sumie na maksimum. No i tak to tutaj wygląda. Pokażę Wam jeszcze, w jaki sposób założyłem tę kamerę. Tutaj ta przednia wygląda, no wygląda tak, jest to kawał kamery, tak naprawdę dopiero testuję, dopiero będę sprawdzał, jakie są nagrania, jakie są funkcje, jak te funkcje działają, bo przejrzałem oczywiście sobie instrukcje i ustawienia aplikacji i wszystko inne. Pokażę Wam teraz jeszcze tę kamerę z tyłu. Jak widzicie, jestem tak zaparkowany, na równo właściwie z krawężniczkiem, także jeszcze Wam pokażę za chwilę, jak wygląda podgląd z tej kamery, ile z niej widać. A jest ona tutaj w kabinie, dość malutka, jest za szybą, także jeżeli utrzymamy szybę w czystości, ach, praktycznie nie widać tutaj, jeżeli utrzymamy szybę w czystości, to kamera też zawsze będzie czysta. Widać ją? Tu jest. Fabryczna jest w emblemacie, a ta jest w kabinie. Teraz Wam jeszcze raz pokażę, jak wygląda ten obraz, co widać. Także no, nie widać miejsca parkingowego, nie widać tych kostek, na których ja stoję, ale widać już to, co jest kawałeczek dalej. Jest to niezłe rozwiązanie, jeżeli już macie jakiś rejestrator z AV autem, który nadaje ten sygnał audio-wideo w standardzie NTSC. Wcześniej miałem ustawione na PAL i tutaj szły no, różne dziwne rzeczy, także przestawiacie na NTSC i wtedy wygląda to całkiem przyzwoicie. Jak przerzucę na drive, to mam normalny widok, a jak przerzucę na wsteczny, to mam ten widok z kamery. Także no, wydaje mi się, że modyfikacja prosta, szczególnie że niskim kosztem wystarczyło za parę złotych kupić sobie taką przejścióweczkę, kilka metrów kabla, jeszcze kupię ładniejszy, bo tutaj mam takie jakieś adaptery dziwne. Chciałbym, żeby to wszystko było ładnie schowane. Matko Boska, połamie język. Także muszę sobie w Chinach zamówić coś oczywiście, bo ja tylko w Chinach kupuję i już za miesiąc będę mógł sobie zrobić porządek w kablach. A tymczasem zapraszam Was na kanał Mr. Fix, sobie tam zasubskrybujcie, jeżeli Was interesuje ten rejestrator, bo będę go na pewno recenzował w nadchodzącym dniach. No dzisiaj dopiero zacząłem z nim jeździć, także dopiero zbieram materiał, ale niedługo powiem, co o nim myślę. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, na razie.